Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witają Państwa ojciec Witold i ojciec Marian. Witamy Państwa na modlitwie Aniołów Pańskich, którą poprowadzi za chwilę ojciec Święty. Widzimy, iż okno apartamentu papieskiego jest otwarte i oczekujemy wszyscy na przybycie tam ojca Świętego Franciszka. Widzimy również, że w Rzymie jest piękna pogoda, błękitne niebo. I słyszymy gwar zebranych pielgrzymów z wcześniejszych ujęć, które mogliśmy zobaczyć, a już widzimy. Jest grupa z Polski, siostry zakonne. Jest dość dużo dzisiaj pielgrzymów, pogoda sprzyja. Zresztą jest zwyczajem już pielgrzymów, ale i Rzymian obecność w południe, w niedzielę na tej modlitwie wspólnie z Ojcem Świętym. A jak wiemy, była to umiłowana modlitwa Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II i dzisiaj w naszej Ojczyźnie w sposób szczególny czcimy Świętego Jana Pawła II. Pamiętamy o Świętym Janie Pawle II. Pamiętamy o jego dziedzictwie. Warto też wspomnieć, że wczoraj nastąpiła także beatyfikacja Ojca Arsenio Strigollo. Jest to włoski błogosławiony, który przeżył 60 lat życia i 13 lat w rodzinie, 12 w seminarium w Kremonie i później był kapłanem diecezjalnym, 17 lat był w zakonie jezuitów, 10 lat był jako przełożony jednego z zakonów żeńskich i w zakonie kapucynów. Widzimy w oknie Ojca Świętego, który pozdrawia pielgrzymów, oczywiście entuzjazm zebranych. Jego przybycie wywołuje. Plac jest prawie cały zapełniony. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. La liturgia di questa domenica. Liturgia dzisiejszej niedzieli proponuje nam przypowieść o dzierżawcach winnicy, którym gospodarz powierza winnicę, którą założył, a potem odjeżdża. W ten sposób zostaje wystawiona na próbę lojalność tych rolników. Powierzono im winnicę, której powinni strzec, powinni sprawić, by wydała owoce i przekazać zbiór gospodarzowi. Kiedy nadszedł czas winobrania, pan posłał swoje sługi, aby zebrali owoce. Ale dzierżawcy winnicy przyjmują postawę zaborczą, nie uważają siebie jedynie za zarządców, ale za właścicieli. I odmawiają przekazania zbiorów. Znęcają się nad sługami, aż po zabicie ich. Gospodarz wykazuje wobec nich cierpliwość, posyła inne sługi. Ricominciamo da capo. Rozpoczynamy od początku. Buongiorno. Dzień dobry. La liturgia di questa domenica. Liturgia dzisiejszej niedzieli proponuje nam przypowieść o dzierżawcach, którym gospodarz powierzył winnicę, którą założył, a następnie odjeżdża. W ten sposób zostaje wystawiona na próbę lojalność tych rolników. Powierzono im winnicę, której powinni strzec, sprawić, by wydała owoce i przekazać zbiór gospodarzowi. Kiedy nadszedł czas winobrania, pan posłał swoje sługi, aby zebrali owoce. Ale dzierżawcy winnicy przyjmują postawę zaborczą, nie uważają siebie jedynie za zarządców, ale za właścicieli i odmawiają przekazania zbiorów. Znęcają się nad sługami, aż po zabicie ich. Gospodarz wykazuje wobec nich cierpliwość, posyła inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale wynik jest taki sam. W końcu postanowił
w swojej cierpliwości posłać swojego syna. Ale owi dzierżawcy winnicy, niewolnicy swojego zachłannego zachowania, zabijają także syna, myśląc, że w ten sposób otrzymaliby dziedzictwo w spadku. Ta opowieść alegorycznie ilustruje wyrzuty, jakie czynili prorocy w dziejach Izraela. Jest to historia, która należy do nas. Mowa w niej o przymierzu. Przymierzu, jakie Bóg zechciał zawrzeć z ludzkością i do uczestnictwa, w którym powołał także i nas. Jednakże te dzieje przymierza, jak każda historia miłości, mają swoje chwile pozytywne, ale również naznaczone są zdradą i odrzuceniem. Zdradą i odrzuceniem. Aby zrozumieć, jak Bóg Ojciec reaguje na odrzucenie sprzeciwiające się Jego miłości, Jego propozycji przymierza, fragment Ewangelii kładzie w usta gospodarza winnicy pytanie. Kiedy właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? To pytanie podkreśla, że rozczarowanie Boga z powodu niegodziwego zachowania ludzi nie jest ostatnim słowem. W tym widać wielką nowość chrześcijaństwa. Widać Boga, który choć rozczarowany naszymi uchybieniami i naszymi grzechami, nie cofa swego słowa, nie wycofuje się. A zwłaszcza ten Bóg nie szuka pomsty. Drodzy bracia i siostry, Bóg kocha, Bóg nie szuka pomsty. Oczekuje ciebie, aby przebaczyć ci, aby cię objąć. Poprzez kamienie odrzucone, a Chrystus jest pierwszym kamieniem odrzuconym przez budujących, poprzez sytuację słabości i grzechu, Bóg stale wprowadza do obrotu nowe wino ze swojej winnicy, czyli miłosierdzie. To jest to nowe wino winnicy Pańskiej, miłosierdzie. Jest tylko jedna przeszkoda wobec czułej i nieustępliwej woli Boga, a jest nią nasza arogancja i nasza zarozumiałość, która czasem staje się nawet przemocą. Wobec tego typu postaw, tam gdzie nie rodzą się owoce, Słowo Boże zachowuje całą swoją siłę wyrzutu i przestrogi. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Pilna, bardzo pilna konieczność odpowiedzenia dobrymi owocami na powołanie Pana, który wzywa nas, byśmy stali się Jego winnicą, pomaga nam zrozumieć, co jest w chrześcijaństwie nowego i oryginalnego. Chrześcijaństwo jest nie tyle sumą nakazów i norm moralnych, ile przede wszystkim propozycją miłości. Miłości, którą Bóg przez Jezusa uczynił i nadal czyni wobec ludzkości. Jest to zaproszenie do wejścia w tę historię miłości, stając się żywą i otwartą winnicą, bogatą w owoce i nadzieję dla wszystkich. Winnica zamknięta może stać się dziką i rodzić cierpkie grona.
Jesteśmy bowiem powołani, by wyjść z winnicy, aby oddać się na służbę braciom, którzy nie są z nami, aby począsnąć sobą nawzajem i dodać sobie otuchy, aby przypomnieć nam o tym, że musimy być winnicą Pańską w każdym środowisku, nawet w tym najbardziej odległym i uciążliwym. Cari fratelli e sorelle, invochiamo l'intercessione di Maria. Bracia i siostry, wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam pomagała być wszędzie, zwłaszcza na obrzeżach społeczeństwa, być winnicą, którą Pan zasadził dla dobra wszystkich, i aby nam pomogła nieść to nowe wino miłosierdzia, miłosierdzia Pańskiego. Anioł Pański zastawał Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, za wiernych zmarłych módlmy się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie pochwalone, błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Na początku zauważyliśmy, że mikrofony nie działały sprawnie. Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Mediolanie został beatyfikowany ojciec Arsenio Strigolo, Giuseppe Migliavacca, kapłan zakonu braci mniejszych kapucynów i założyciel zgromadzenia sióstr Maryi Najświętszego Pocieszyciela. Wielbimy Pana za tego pogodnego ucznia, który nawet w trudach i próbach nigdy nie stracił nadziei, a miał tych prób wiele, nigdy nie stracił nadziei. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was, pielgrzymów, zwłaszcza rodziny i grupy parafialne przybywające z Włoch i z różnych części świata. Szczególnie, w szczególny sposób pozdrawiam wiernych z Australii, z Francji i Słowacji, jak również pielgrzymów z Polski, którzy łączą się duchowo z rodakami obchodzącymi dzisiaj Dzień Papieski.
Saluto con affetto voi. Pozdrawiam serdecznie was. Grupo del santuario, grupę della Madonna Santuarium di Matki Bożej Fatimskiej. Città della Pieve. Accompagnati dal witam cardinale Gualtiero towarzyszącego Bassetti. Wam kardynała Gualtiero Bassetti. Cari fratelli e drodzy sorelle, bracia i siostry. Vi incoraggio zachęcam was a proseguire do wytrwania il vostro cammino di fede, w radości na drodze wiary pod opiekuńczym i czułym spojrzeniem naszej niebieskiej Matki. Lei è il nostro rifugio, ona jest naszym schronieniem i naszą nadzieją. Idźcie do przodu. Saluto. Saluto i fedeli. Pozdrawiam wiernych z Grumo Appula. Scoutów z Gioiosa Ionica. Il coro parrocchiale chór parafialny z Siror z Trentu, z Tridentu. I młodzież przygotowującą się do bierzmowania z San Teodoro na Sardynii. A tutti voi wszystkich, wszystkim wam życzę dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. Drodzy słuchacze Radia Maria, drodzy widzowie telewizji Trwam, tymi słowami Ojca Świętego żegnamy się z wami, życząc wam błogosławionej niedzieli i wszystkich potrzebnych łask. Żegnają się z państwem ojciec Witold i ojciec Marian. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.